Siemaneczko, tutaj Pajter i zapraszam na kolejny odcineczek z Creativerse. Właśnie dawno tego nie było, a parę osób się mnie pytało, kiedy będzie kolejny odcineczek. Ogólnie muszę wam powiedzieć, od ostatniego odcinku, który widzieliście, praktycznie nie grałem. Nawet i teoretycznie, i praktycznie. No i dlatego też chyba trzeba będzie wziąć się do roboty. Czekajcie, ostatnio tutaj jak grałem, zajmowałem się farmą, którą tutaj teraz widzicie, jak mi tutaj wszystko rośnie. Tamtą na razie tak nie to, że zniszczyłem, zostawiam jaka jest, bo tutaj było mi potrzebne nieco więcej tych warzyw i nasion, tylko że widzę tutaj większość tych pól, to tutaj uschło. O, zobaczcie, teraz wszedłem na serwer i dopiero mi tutaj się pokazuje, że to wszystko rośnie. To i tak nice. Pełno buraków, trochę zboża. Nie wiem czego to jest, jakiś melon. I tu jeszcze raz, kapusta. Wszystkiego po trochu. Ja to będę chciał jeszcze rozbudować, ale do tego, jak wiecie, będzie potrzeba mi dużo materiałów i jakiś pomysł, żeby to nie wyglądało tylko sobie takie zwykłe pole. Zrobimy tu może jakiś fajny budynek. Tylko moje pytanie, czy wam się będzie chciało oglądać jakieś odcinki, w których buduję nie wiadomo ile i wiecie, też nie będę budował godzinę czasu, gdzie tylko stawiam jakiś mur, nie? Najwyżej chyba będę musiał to jakoś uciąć. No ale jak jesteście zainteresowani właśnie budowlami, co do tego, powiedzmy, co do tej gry, to piszcie po prostu mi w komentarzach. Ponieważ w Creativerse tak naprawdę mi się wydaje, że wszystko, co było do pokazania do tej pory, to my osiągnęliśmy i więcej chyba... Chyba to nie będzie, co nie, bo co? Zbieramy itemy, kraftujemy, zbieramy, kraftujemy i tak w kółko. A potem to się wszystko buduje. I nic więcej. Ewentualnością jest, nie wiem, minigry jakieś tutaj stworzyć chyba się nie da, bo taką sprintowanie, jakiś parkour może? Można było też coś wybudować w tym stylu. I tak wtedy pograć. I ogólnie jeszcze jedną rzecz, którą chciałem też powiedzieć. To czy byście byli też zainteresowani grać razem ze mną na tym serwerze, bo ostatnio grałem tutaj z Piotrkiem, z Jaśkenem, to nawet fajnie się grało. Tylko w ostatnim czasie też bardzo to zaniedbaliście. Bądź ja też w sumie sam to zaniedbałem. O, wkręciłem się trochę w tego CS-a. Chociaż kurczę, tak naprawdę muszę przestać z tym grać, bo to tak strasznie wciąga, wkurza, pełno haksów. No i co tu gadać? Wolę po prostu takie gry, w których się cokolwiek robi, a nie tylko chodzi i się tam plantuje tą bombę. Chociaż czasami tak dla odróżnienia, dla odmiany można i pograć w tego CS-a, ale chyba nie tak na dłuższą metę, jaką ja grałem, bo grałem ostatnio chyba ponad miesiąc. Nieźle mnie to wkręciło, muszę wam powiedzieć, chociaż przy czym i tak za dobrze w to nie gram. Nie wiem, nie mam po prostu... Nie mam po prostu... No, jakby to powiedzieć... Talentu do tej gry, bo to trzeba i mieć i talent i nie wiem jak to, skilla tak zwanego, którego ja niestety nie mam. Potrwa to u mnie. No. No i chyba do tego tematu to by było na tyle. A teraz co? Pozbieram sobie trochę tych moich plonów. Ciekawe czy jeszcze naprawili, bo ostatnio też jak zbierałem te plony, to zaraz zbierała mi się ta ziemia pod spodem i musiałem jeszcze raz ją orać, co trwa bardzo długo. Będę musiał napisać u nich na Facebooku, czy dałyby radę w następnej aktualizacji przyspieszyć nieco pracę właśnie tej motyki, ponieważ... O, patrzcie, znowu zdjęłem, to też trochę tak... ta motyka, patrzcie jak to długo trwa. Zanim to za długo, jakbyśmy mieli orać tutaj te pole, nie wiadomo jak długo, tak, to... Nudzicie, ja też już jak sam to robiłem, znaczy sam, to mi pomagał wtedy Lofo i Piotrek orać te pole, a samemu to nie chciałbym się w ogóle chyba tego wszystkiego. Jeszcze jak zauważyłem, nie zrobiłem tutaj symetrycznie tej farmy, kurczę, znowu to samo. Będę musiał jakoś to ogarnąć, żeby to ładnie wyglądało. Zobaczymy, zobaczymy jak ja to zrobię. Może, że zrobię to jakoś inaczej, żeby to nie wyglądało po prostu jak pole. Jakiś fajny kształt by się przydało. W ogóle jakieś mechanizmy by się przydały, żeby to samo rosło. No samo rośnie, to tak i tak. Ale żeby to samo się zbierało jakoś. Sadzić to jeszcze swoją drogą, można posadzić. Ale tak jak widzicie, ile ja tutaj już gadam, kilka minut.
No, zajmuje to już sporo, tak samemu wszystko to zbierać. No, patrzcie, ile uzbierałem. 1, 2, 2 staki, 43 kapusty, 94 melon. Tutaj buraki, tutaj to. Będzie trochę tego. Tylko teraz muszę to wszystko przerobić na nasiona, bo jak nie posadzę tego tutaj wszystkiego, to mi niestety uschnie te pole. Dobra, popędzimy trochę na tą drugą farmę. Yo! Yo! Równe źródełko, patrzcie, tu uleczamy się. Woda mineralna. Tutaj tą farmę chciałem zrobić w ogóle na zwierzaki. Czekajcie, chyba to mogę w sumie z sobą zabrać, bo i tak tam będzie farma. Tutaj jest to coś na jedzenie. Tutaj pewnie motyki były, tak, tutaj były motyki, a tu skrzynki puste, chociaż nie, tutaj było żarło. Dobra, ja to zostawię. A tak a propos, skoro tutaj jest żarło, próbujemy sobie grzybowy i zobaczymy, co on daje, tak samo jak tą oto zupę. Zobaczymy, co da chleb. Łe, ja to przełożyłem. Ja to chciałem zatrzymać. Miał być. Ale tak, o dobra. To przełożymy tą czekoladę. Przełożymy tą zupę. No i to mi niepotrzebne, a ziemia mi jak najbardziej będzie potrzebna, przy czym... Dobra, zobaczymy. Pojemy trochę. Zobaczcie. Wow, ile to mi sprinta dało na 14 minut, patrzcie. Dodatkowy taki, no w sumie... Połowa tego. Nice, dobra, zjedliśmy to. Zjemy tą zupę teraz taką... z robaków, która mi dała więcej HP. Zjemy chleb. Nice. Nice, nice. Już się tutaj trochę zapędziłem. A tą jeszcze zupę? Dobra, więcej tego nam nie daje. Taki jest chyba nasz max. Maksymalna ilość, ale to tak. To dało nam... Aha, patrzcie. 14 minut? 14 minut, 7 minut, 14 minut. Super. Nawet. Forge. Wstawmy sobie tutaj. Co jeszcze? Co jeszcze wziąłem z sobą? A, dobra. Procesory to były. Procesory. Nie można tak kłaść jeden na drugi. By to trochę ułatwiło sprawę. A tak to, patrzcie, kładę. Jedynym sposobem... Jest w sumie sposób na to... Nie. Chyba nie, chyba ten sposób nie działa, zaraz aż sprawdzę, mi się wydaje, że nie działa. Czemu ten chleb się nie stakuje? Tak, jakbym zrobił to tak i tak i oparł o tą ścianę. Nie da się niestety. Tutaj... Widzicie? Bo on tak się podnosi, dlatego... Dobra. W każdym bądź razie tak, zrobimy sobie znowu pełno nasionek. I dalej, kurczę, odcineczek o farmie. No ale cóż, coś trzeba zrobić. Tak samo tutaj się nie zrobi. Wow. Posadzimy. Posadzimy... Ej, wiecie co? Skoro ja mam tutaj tyle tego... Bo tak, kapustę tak czy siak mogę jeść, ale mam tam zupy, nie zupy. Czekajcie, gdzie to jeszcze mój to czerwone narzędzie? Bym sobie skraftował kilka chlebów, kilka zup. Po to, abym mógł, kurczę, udać się... Czemu... E? Czekaj, coś nie tak. Coś nie tak? Coś nie tak. Nie wiem dlaczego, ale nie mogłem tego... No, serialnie. O. Tak o. No czym co nam do tego potrzebne? To... To... I to? Nie, to wolę już placek. Tylko do placka, a nie mamy jajek. To jest napisane egg. Dobra. Zrobimy tą zupę, bo w sumie najłatwiej. Buraki, dwa razy. Albo to. I to. No robimy sobie trochę zup. Jest... Dzięki temu... Co? Nie mówcie, że... Co? A, dobra, na szczęście to tylko woda się cała zmarnowała, a już myślałem, że cała kapusta, chociaż 66 tylko jej zostało.
przerobimy na nasiona. Będę musiał to wszystko zasadzić, ale to już nie w tym odcinku, zrobię to powiedzmy offline. No i zabrakło mi procesorów, nie, na szczęście nie. Buraki. Buraki dla buraków. Dobra, starczy tego wszystkiego. Postawię tutaj jeszcze skrzynkę, chociaż nie, tutaj sama ziemia. Tutaj same motyki. Znowu robię trochę nieporządek, no ale wiecie co? W tej grze jest trochę dziwnie, jeżeli chodzi o skrzynki. Nie dość, że one są tak nie za bardzo dobrze podpisane. To jakby to powiedzieć. No po prostu kiepsko jest z tym wszystkim. Szybko EQ się zapełnia. A właśnie, jeszcze tego... A dobra. Wezmę jedną skrzynkę. Mogłem zrobić na te rośliny. Jedno na nasiona, drugie na te zebrane rzeczy. Bo chwilowo mi to nie będzie potrzebne, będę musiał to przerobić. A tymczasem zobaczymy te moje zupki. Wow, gdzie to było? Tutaj to było, dobra. Nice. I jeżeli to mi daje tyle, kurczę, jeszcze życia, HP, tutaj jeszcze mam te potki do korupcji, tylko co jeszcze mi brakuje, są, kurczę, te rzeczy, ekstraktory, o tak, te będę musiał poszukać. Czekajcie, ja tu miałem portal do chaty, to nie będę biegał w pół mapy, co nie? O, dziękuję. I teraz tak, tutaj Jaśken, gdzieś ty tutaj zrobił ekstraktory. Gdzieś to było. Teraz muszę czytać szybko te skrzynki. Zobaczcie, tutaj są napisy, tu właśnie tak fajnie. O, było. Dobrze, widziałem. Tylko tu są te słabe. A te lepsze? Gdzie są te lepsze? Co na nie trzeba? Aha, tutaj. O ja, zostawiłem te pałki tam wszystkie. Serio? Dobra, jeszcze raz. Wow, tutaj jeszcze nic się nie zmieniło, pełno tutaj wszystkiego. No i tak to właśnie wygląda. O nic nie dbałem, no i tak mam. Czekajcie, czekajcie. Tamto wiem, że odłożyłem przed chwilą tyle tych gratów. Tu jeszcze kapusta jest, to wezmę, bynajmniej ją przełożę. Nie, będę musiał na dniach jakoś ogarnąć porządnie ten magazyn w końcu. Nieważne ile mi to zajmie. Ale muszę zrobić to przejrzyście. Tylko przy tym będzie mi potrzebna pomoc, że tak powiem. Samemu tyle spędzić godzin to będzie masakrycznie. Dlatego jakbyście chcieli ze mną pograć i mi w tym pomóc, zapraszam was jak najbardziej. Piszcie mi na Skype'ie, bądź już od razu w komentarzach, czy będziecie chcieli grać, zbierać materiały, budować, tworzyć jakoś ten serwer. Kurczę, muszę się wrócić. Sorry za to, ale może... Tylko wiecie co, zanim tam się wrócę... A nie muszę, ale fart. No dobra, dzięki bardzo. Dobrze tu zajrzałem. Pff. Jaki... fail. Najgorszy fail jaki mógł być, bo teraz nie mam tych. One bardzo długo się tworzą. Bo jeszcze chciałem iść trochę do korupcji, wiecie? Bo tam muszę nazbierać Luminate, bo mi tutaj... Moje EQ się w ogóle cały niszczy. Czekajcie, zaraz wam pokażę. No w sumie nie aż tak, ale miecz. Miecz tak czy siak będę musiał nowy skraftować. No i tam w ogóle pełno itów jest jeszcze, co nie? Który bym chciał zebrać. Dobra, nie będę tutaj więcej, kurczę, marnował czasu. Zbierzemy to później, a tymczasem mam na razie dwa. Nie było czasem portalu do korupcji? Wiecie co, tak wszystko tutaj pozapominałem. Nie, chyba nie było. Nie no, był. Czekajcie, wiem, że był portal. Tylko gdzie? To na pewno nie. Ten do lodu. Ten do takiej dziczyzny. Tutaj sawana. Tutaj piekiełko. Tu jest portal do... No dobra, nie będę musiał chodzić tak długo po tych schodkach. Aha, dobra, teraz napijemy się tej potki znowu. Muszę ogarnąć tutaj, gdzie ja teraz jestem. Tutaj pełno potworów. Troszkę mi laguje. Nie wiem, czy to widać będzie. No ale teraz będę musiał się rozglądać za Luminate'em, ponieważ...
mi będzie bardzo potrzebny. Nie mamy jego w sumie tak, tak dużo. No kurczę, ekstraktorów też nie wziąłem. A może bym oswoił sobie tego typa? Chodź, może mnie nie zabijesz, co? Wow! Czekajcie. Nie, jednak one nie chcą. Czekaj, dwójka. Ale mam lagi tutaj, wiecie co? Wow, strasznie laguje. Jeszcze ten koleś mnie bije. Napadnij w końcu. To na pewno się przyda. Tylko muszę uważać, bo ten oślepia. No, zobaczymy, jak długo będę musiał go uderzać. W sumie nie tak strasznie. O, to było fajne. To są właśnie potki. Nie jest tak strasznie. Dobra. Wiecie co? Ja tutaj się porozglądam. Będę musiał trochę pozbierać tych itków. O, super. Będą się pozbierać, bo to one będą mi potrzebne do miecza, jak i do zbrojki. O, kamelon. Strasznie mam lagi tutaj w tym momencie. Patrzcie, dostał hita i ucieka. Znowu ten ptak. Trochę on jest taki natrętny. Laksy. Dobra. Ja tutaj sobie pozbieram trochę itów. A jakbyście chcieli, to właśnie zapraszam. I będziemy grać razem z wami, to ja już pozbieram może parę itów na zapas, abyście mieli od razu najlepsze EQ. Bo wiecie, od początku zbierać to też nie musicie. Dobra, jeden. No, jeszcze nie padasz. Dobrze, mam tyle HP. Dosłownie. Nice. Czekajcie, gdzie tutaj ta flaszka? Aha. Łódka. O, od razu lepiej. No i patrzcie, 13 minut jeszcze mam w sumie tego życia. To ja mogę ich tu klepać teraz, a klepać. No, no dobra ludziska. Ja dzięki, że obejrzycie ten odcineczek. Piszcie propozycje, czy chcecie grać, w ogóle co chcecie dalej oglądać. No i na końcu dostaliśmy flesza, no i tym się w sumie żegnamy. Aha, patrzcie gdzie ja wylądowałem, jak mnie strollował ziomek, dobra. Dzięki i na razisko. Cześć, czołem.